Cześć, 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 moi drodzy, witam was najserdeczniej w ten piękny, słoneczny dzień. Jest ze mną dzisiaj Buson. Dzień dobry. Co nam u ciebie, Buson? Jak ci dzionek mija? Jak pozytywnie? Bardzo dobrze. Nie, dzisiaj nie rozmawiamy o mnie, dzisiaj rozmawiamy o tobie. Dlaczego? Dlaczego rozmawiamy o mnie? Ponieważ masz dzisiaj urodziny. Więc ode mnie, dzieje? Prawda, wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, dziękuję, szczęścia. Dziękuję ci bardzo, Buson. Spełnienia marzeń, prawda, oj, wszystkiego najlepsze. Dziękuję ci bardzo, Buła. Nie. O nie! Dobra, ale to taka skrócona ale wersja. Ale to taka skrócona. Dziękuję ci bardzo, Buła. Piona, mordo, piona. Dziękuję ci bardzo. Piona. Słuchaj, no to w takim razie... Ale czekaj. No dobra, mów. No to w takim razie wypadałoby tak urodzinowo wejść na ShefShopa. Także link jest oczywiście w opisie. Wbijajcie na ShefShopa. Możecie dostać na przykład taki ekstra etui. Zobaczcie, widzicie? Teraz mój telefon to jest po prostu szefowski, więc to tego mu brakowało. Mi telefon powiedział, jak byliśmy sami, że po prostu tego mu było trzeba, tak? Więc może wasz telefon też tego właśnie potrzebuje. Dobra, Buson, a teraz tak. Powiedz mi, kolego sympatyczny, co dzisiaj będziemy robić, ponieważ no ja tak w sumie odpaliłem na chybanko bez pomysłu. No właśnie, bo jako, że masz urodziny, to przygotowałem dla ciebie coś. Naprawdę? A co takiego? To. Odwróć się za siebie i popatrz w stronę swojego pomnika. A właśnie, budowaliśmy, moi drodzy, pomnik na... Aha, tam jest jakiś, kurde, tam jest jakaś ta... Jakiś parkour, jest dobra, parkour. Lecimy jak tam, przejdziesz, to masz prezent, nie, ogólnie. O kurde, dobra, zaraz lecimy. Moi drodzy, dzisiaj rano był live urodzinowy, więc subskrybujcie koniecznie kanał, zostawcie łapę w górę, żeby być właśnie na bieżąco, zostawcie łapę, macie na to 2 sekundy, uwaga, raz i dwa, napiszcie w komentarzu, czy udało wam się zdążyć zostawić łapę do właśnie tego momentu, a my idziemy, ale to poczekaj, bo jak tam jest parkour, to ja pewnie nieraz zginę, to sobie odłożę wszystkie itemy, jakie mam tutaj najcenniejsze, najserdeczniejsze. Już masz flaki na butach. A, dobra, w sumie to nie zaznaczyłem tej opcji w mojej głowie, dobra, no to spoko, to idę do ciebie i robimy parkour na tym potężnym pomniku Dave'a, zobaczcie jaki on jest gigantyczny. No, był budowany właśnie z Busonem na Levixie. Dobra, wchodzę do ciebie, czekaj, jest idę. Wejście. Dobra, no, ale to czekaj, to trzeba by było zamknąć to wejście, nie, czy, dobra, nie wiadomo w sumie. Dobra, wiesz co, też jest nie wiadomo, czy my to przejdziemy od razu, nie? Bo ja nie wiem też, co ty przygotowałeś. Wiesz, ja przejdę, bo ja jestem mistrzem, nie? No, ty to przygotowałeś, więc kurde, ciężko by było, jakbyś tego nie przeszedł. Dobra, kurde, muszę się rozgrzać, Buson, ci powiem, bo tak dawno parkourów to ja nie robiłem. Czekaj, kopniak na powodzenia. Ej, no ale nie aż taki! Ej, no kurde, no, co to, co było z miecza z odrzutem 2, no! To nie powinno mieć tutaj miejsca, Buson, ty się zastanów, kurde, po czyjej jesteś stronie. Dobra, idę do ciebie do góry, bang. Okej. Okay. Idealnie wszedłem w to wejście, dobra. Dobrze. To proszę bardzo, możesz rozpocząć piękne skoki. Lecę z tematem, okej. Okay. Raz. Dwa. Okej. Okay. O nie, ja to flaki mnie zdradziły! Ej, flaki mnie zdradziły, widziałeś to? Jest w ogóle Weronika na serwerze, do niej też trzeba będzie pójść. Dobra, zaraz tam pójdziemy. Czekaj, najpierw chcę twój prezent zobaczyć. Ale kurde, dobra, ja ściągam. Dobra, ryzykuję dużo, ale ściągam te flaki. Ryzykuję 18 levelem. Najwyżej je założysz jeszcze raz. Ej, nie mogę, aha, bo tutaj się wyskakuje, dobra. No ale nie wiem, czy zdążę, wiesz, bo to jest to, że... O, sam nie przeszedłeś, widziałem to. Dobra, okej, okay. Lecę z tematem. Teraz bez flaków. Bez flaków, ponieważ te flaki są takie dość zdradzieckie, moi drodzy, właśnie w takich sytuacjach. Jezus święty, było blisko, dobra. Jestem już tutaj, Buson? Gdzie ty jesteś, Buson? Na dole. Dawaj, chcę ci pokazać, gdzie już zaszedłem, bo nie wiem, czy ty sobie zdajesz z tego sprawę, ale to zaraz przejdę, patrz jak mi dobrze idzie, stary, czekaj. O kurde! Nie no, tam to już jest prosta droga, Buson, ty kurde widzę przecież, dobra, czekaj. O kurczę, też mnie flaki zdradziły. Też, właśnie tutaj się, ja też się odbiłem na tych flakach, to jest najgorsze tutaj, że tutaj jest takie miejsce, że... No dawaj, bo ty teraz spadasz. Dobra, a właśnie jeszcze zapomniałem dodać, moi drodzy, wbijajcie na plusa, bo tam są codziennie filmy teraz, przez cały sierpień, więc naprawdę subskrybujcie plusa i wbijajcie na plusa, na drugi kanał dodatkowy, czekajcie, ja tam doskoczę. O kurde, Jezus święty, dobra, spoko. Tutaj trzeba tak zrobić, tutaj trzeba chyba tak, okej. Okay. Dobra, łatwo chyba. A mam to, Buson. Mam, dobra, no to otwórz. Jestem. No to otwórz, cwaniaku, no to otwórz. O kurde, 32 diaksy, kurde stary, jak ty się wykosztowałeś. Dzięki, Buson, ale czekaj, tu coś jest, czeka na ciebie. Auto, idź do nowego domu Tosta. Tościg, jakie auto, co ty, co... Auto no mi chodź, kupiłeś? Auto dla ciebie mam. Kurde, auto, ja, auto dla mnie, ja, nie, ale prawdziwe? Prawdziwe, czy ty, no, kurde? No, słuchaj, jak... nie doceniasz moich. Nie, tam, nie, ja prawdziwe muszę... Prawdziwe Jezus, auto. Nie, może, jak to, kurde, auto, fura, prawdziwe. Fura. Ale ja nie mam prawka, stary, to jak ja będę jeździł? Czy trudno, że... bez zrobił, to nie ma znaczenia. Dobra, no skoro tak mówisz, zejdź no to... na dół, na dole czeka na ciebie auto. O, poczekaj, bo tutaj tyle tych pochodni mi się po... Auto? Buson. Taram. Dzięki za starania, Buson, ale kurde, na... mówiąc auto, myślałem, że na jakieś poważne mówisz, kurde, nie o takie... Ale
Przecież ty jesteś dzieciakiem. Jak dzieciak? No, kurde, w sumie to jestem teraz mały, no ale jak ja słyszę auto... Patrz, słuchaj, słuchaj, to jest auto idealne dla ciebie, ponieważ ty jeszcze z 2 miesiące temu srałeś do wiadra, a teraz nie, to ty byłeś, nie, to ty tutaj, kurde, załatwiałeś wszystko, czekaj, no dobra, no wezmę Toy Car, Boże, dobra, je trzeba nazwać to auto, dobra, trzeba to auto jakoś ekskluzywnie nazwać, bo to nie może być takie zwyczajne auto, ale to w ogóle pójdę do Weroniki zaraz i się pochwalę, że mam furę, stary, bo ty, kurde, nazwij go Pyrek. Pyrek? Nie, no tak, auto nazwać, auto musi być nazwane jakoś... dzieciakiem, no. Nie, auto musi być nazwane jakoś ekskluzywnie, jakoś tak, nie wiem, jak Bugatti albo coś takiego, nie. A nie, kurde, Buson, no ty chcesz, żeby twój prezent się zmarnował, naprawdę? To bo auto musi zostać nazwane ekskluzywnie, poczekaj. Nie może być Toy Car, tylko Bugatti Veyron. O, to jest nazwa do samochodu. O, Bugatti Veyron. Dobra, mamy. Czyli to jest moja nowa fura. Elegancko będę się... Nie! Ej, jak się zniszczy, jak się postawi i się zniszczy, to znika. Ja nie mogę... Ale ty jesteś. Jakie... No to po co go nazywać? No właśnie, nie opłaca się go chyba nazywać. Czekaj, kurde. Dobra, to ja mam lepszy pomysł. Ja mam... Czekaj, mam lepszy pomysł, jak go będę nazywać. Poczekaj. Będę robić... A nie, ja mam już w sumie, ale dobra, to zrobimy jeszcze jedno dodatkowe. Zobaczcie, moi drodzy, to. Tak będziemy nazywać naszą furkę. O, pyk. Patrz, będę to robił w ten sposób. Stawiam. Bugatti. Ja cię... Dobra, David, widzę, że twoja kreatywność sięgła dna. Nie, no jest na dobrym poziomie, no zobacz, no i teraz to te auto jest przynajmniej nazwane, wiesz, jak ktoś będzie szedł na ulicy... Ej, co to było? To ja mam lepszy pomysł, patrz. Chłopie, on prawie wybuchł tutaj, kurde, ty weź ty... To. Dobra, Kliper, dobra. No czekaj, daj mi to auto, mam lepszy pomysł na to. Dobra, daję ci auto. Trzymaj furę, Buson. Poczekaj, kurde, bo tu trzeba zabić te szkielety i zaraz idziemy do Wery. Weź się na myśl tak, żeby był dzień, co ty na to, bo kurde, jest tak ciemno z tymi potworami. Poczekaj, muszę tam wskoczyć jakoś do ciebie. Weź się połóż, Buson, bo to jak się kładziesz, to się robi dzień, kurde, jak się to robi. Ale czekaj, bo ja nazywam. Ty, to auto? Nie nazywasz teraz, gdzie ty jesteś? Byłeś w domku. No, tu na górze jestem, na górze. Zrobię ci fajne takie, żeby stało. Bugatti, ale nie, no ja je muszę brać ze sobą, stary, one nie może stać w miejscu. Bo jak one, tutaj ja muszę pokazać Weronice, stary, ja tam zaraz idę do niej, dobra, czekaj. Dobra, a możesz się już położyć? No, kładę się, dobra, no. Leżę. Kiedy będzie dzień, kiedy będzie dzień? Dzień. Jest dzień, dobra, dawaj. Idziemy. Idziemy do Weroniki, biorę moją furę. Może to zaskutkuje. Dobra, idziemy. Może to właśnie będzie punkt przełomowy naszej znajomości, wiesz? Może teraz zostaniemy z Weroniką na przyjaciółmi. Zabierzesz mnie na podróż życia tym autem. Albo na podróż życia, do szyny. O kurde, jak mnie wystrzeliło. Czekaj. No ja już jestem na miejscu. Ja jeszcze skaczę, poczekaj, bo ja tutaj na drzewka poszedłem niestety, dobra. A więc. Jestem, czekaj, jestem pod domem, ale co tak po prostu bić? Czekaj, dobra. No normalnie, tak o. Siema, mam auto. Aha, dobrze, to na razie. Zobacz, chodź ze mną. Zobacz, co zakupiłem. To jest moja nowa fura. Ja nią będę teraz jeździł. Jak myślisz, podoba ci się? Podoba mi się. No, bo będziesz ze mną jeździć, nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę. Tylko jest jeden problem, ja nie mam prawa jazdy. Nie mam prawa jazdy i nie mam też paliwa. Nie, kurde, właśnie Buson, a paliwo jakieś jest? To no, ja mam pomysł. Jaki masz pomysł? Posłyszałam, że masz urodziny. No to prawda, no to prawda. I co takiego? Co się ja dzieje? Ja mam prezent. Masz prezent? Poga prezenta. O kurde, paliwo! Pa, jakie wielkie! Paliwo ma! Pa, jakie wielkie! O kurde, Jezu, jakie... się powiększyło. Jaki gigant! Dziękuję ci bardzo serdecznie, piona mordo! Czekaj, muszę sprawdzić, poczekaj! Przecież to nie da się postawić tego paliwa, ale patrz, on jest większy od tego auta. Jak ja mam to wlać, jak ten wlew jest... Kurde, ja nie mam takiego wielkiego wlewu chyba w tym aucie. Tościg, jaki to jest model auta? Tost, gdzie ty jesteś? Buła! Gdzie jest Buła? Buła! Tutaj! Ej, no kurde, chodź tu! Powiedz mi, jaki to jest model tego auta, bo ja nie wiem, jakie... Co to jest? Ej, tu są flaki, czemu to jest flaki? Czemu tak po prostu... Co? A właśnie, bo ty nie masz! No ale czekaj, aha. Trzymaj! To mój prezent dla ciebie. Spróbuj tego użyć. Tego auta nazywa się Złomek 357. Prawy przycisk myszy, prawy, patrz. Bang! Możesz zrobić takie cuda. Wiedziałeś, że ten spróbuj. Ale wiecie, jeszcze jeden problem. Spróbuj, weź to do ręki. Pa. Dawaj. Spróbuj.
A potrzebne chyba coś do tego jeszcze jest. Buty. Wydaje ci się. Teoretycznie buty, ale w praktyce możesz wskoczyć do wody i ci się nic nie stanie. Musisz założyć. No, musisz przytrzymać, wiesz? Musisz przytrzymać i wtedy da się wyskakiwać. Patrz, bang. Ej, ale, David, no. Pokażę ci jak nurkuję, dobra? Oj. Pokaż jak nurkujesz. No ale ty tak. No ale tak, ci się coś stanie. To mam podnie. Jak to jest? Ej, ty chodzisz jak pająk, weź to zrób jeszcze raz. Ej, robisz jak pająk, patrz, połóż się i zrób tak, idź do przodu. Wiesz, się połóż znowu. Teraz to krócej zwyczajnie. Nie, no ja leżę. Nie, ja widzę, że stoisz normalnie. Jak widzisz, Vera? Ja widzę, że on stoi. U mnie on stoi. No, stoisz, stary, stoisz. O, czekaj, bo mi się coś zepsuło. O, dobra, teraz. O, no idź. Fajnie, tymi ręczkami, co jest? Ale teraz znowu wstałeś. To chyba to tak nie działa po prostu na dłuższą metę. Mam wrażenie, się, że wiesz, że to tak jakoś wywala. To no, ale możliwe, to czekaj, ja mogę jeszcze tak? Uwaga, mówię coś, mój. O, dobra. Ale tak się nie da zrobić na tym? O, też się da, widzisz, patrz. Ale nie ma takiego efektu, masz. Tu se mówisz. No też prawda, no jest lepszy ten efekt takiego przechylenia, tak jakby, no to ci muszę przyznać. O kurde, jaki ty tu masz potworów, poczekaj, ochronię twój domek przed niewłaściwymi gośćmi. No dobra, no to w takim razie... Kurde, dobrze się żegnać, bo to jest koniec odcinka. Dziękuję wam za prezenty, dziękuję bardzo serdecznie wam za dobre prezenty. No teraz to ja idę zdawać prawo jazdy, no dziękuję wam bardzo serdecznie. Także moi drodzy, w tym miejscu ja się żegnam, dziękuję serdecznie za oglądanie. Subskrybujcie kanał i widzimy się jutro na kolejnym odcinku Gnicy 19. Bulson się nawet tutaj pięknie żegna, a proszę zobaczyć jak macha. Do zobaczenia, papa, elo!